Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Timberborn. Kochani, kontynuujemy sobie rozgryweczkę i nasze zmagania z bobberami. No i tak, przedwczoraj skończyliśmy sobie na zbudowaniu tutaj tych kładów drewna i próbie rozbudowy farmy wiatrakowej w tym miejscu. Dusza ustała. Super. Zarąbiście, bo w tej chwili mamy przynajmniej prąd. Mamy prąd. Jak tu jedzonko? 91. Nie, to nie tu. Tu jest 7, 5. Lipa. Tu jest 79. Potrzebujemy farmerów. Gospodarstwo. Priorytet bardzo wysoki. Nie mamy jedzenia. Bobry nam się mnożą, a nie mamy żarcia. Nie przemyślałem tego. Niestety tego nie przemyślałem. Da się to zrobić w ten sposób. Boberki. Usuńcie mi tutaj to. Że nasze punkty nauki cały czas rosną. Czego tutaj potrzeba? 10 czego? Wody? Nawodnienia? Kurde, nie wiem co to jest. No tak to byśmy 3 razy szybciej robili to wszystko. Byśmy 3 razy szybciej to wszystko robili. Bo fibera jeszcze nie mamy. No i tą wodę. Jestem ciekaw, na czym polega jeszcze to. Bo tego nie zbudowaliśmy i nie mam pojęcia, do czego to służy. Bo w tej chwili bobery... W tej chwili bobery ogarniają to w sposób... Ej, ale wiecie co, jestem głupi. Chyba rozumiem już, jak to działa. Tego wylewacza się nie da. Nie da się tu postawić nigdzie. O, skończyli to przy okazji. Nie da się. Niestety się tego nie da w ten sposób, co myślałem, zrobić. No to nie wiem, tak naprawdę... Nie mamy w sumie żadnych rur, ani nic z tych rzeczy. To są wały. Koło wodne, koło mocy, wał prosty, wał skrętny, wał międzypoziomowy. Ale nie ma tutaj żadnej pompy. Dobra, przyspieszmy tutaj trochę. Kłody boberki, widzę, sobie stawiają. Tak, jak oni to usuną, to dopiero wtedy zaczniemy robić nasze wiatraki. Tylko jeszcze pytanie, czy my... No właśnie, nie mamy tego wału międzypoziomowego, ale możemy go bez problemu zrobić. Ja ogólnie bym dał tutaj te fabryki wszystkie. Zrobił tutaj taką farmę wiatrową, która by wszystko zasilała. I tutaj na przykład cały ciąg fabryk, żeby te bobry mogły bez problemu sobie przechodzić. Dodatkowo dalibyśmy sobie tutaj na przykład jakąś dróżkę i kolejne wejście. W ten sposób. Nawet można zrobić tutaj, o, w tą stronę nasze hale produkcyjne. Moglibyśmy jeszcze zrobić to w ten sposób. O, i mamy ładną tutaj trasę dla bobrów. To tak, gospodarstwo. Nadal nie jest zrobione. Woda nam się tu napełnia, więc wody mamy pod dostatek, na szczęście. No tutaj z tym jedzeniem to jest krucho. Brak robotników w budynku. W którym budynku ty nie masz? I tu nie ma, i tu nie ma, i nigdzie nie ma. W tych przepompowniach też są ludzie, widzę. O, 3 bobry. No i no chciałbym tutaj się jak najszybciej przenieść, tylko chcę zobaczyć, co te pompy dają, bo naprawdę, jeżeli te pompy będziemy mogli sobie bez problemu przelokować tutaj, żeby to się wszystko ładnie zasiedlało, no to będzie elegancko. Tylko tak, na przykład tutaj mamy krajobraz, formowanie terenu, dynamit. Fabryka dynamitu potrzebuje papieru. Czy my możemy już wytwarzać papier? Kopalnie.
Nie, drewno. Wytwórnia papieru. Możemy zrobić już to. No właśnie, moglibyśmy zrobić już papiernie. Zróbmy papiernie, potem sobie odblokujemy w międzyczasie formowanie terenu. Gdzie jest to formowanie terenu? Krajobraz tu. Więc tak, tu będziemy potrzebować 400, to teoretycznie bez problemu damy radę, no i 600, czyli 1000 punktów jeszcze potrzebujemy, żeby robić dynamity. I wtedy co byśmy zrobili dokładnie? Chciałbym sobie tutaj zrobić taką rzekę, nawet na jedną kratkę. Nawet gdzieś tutaj ją byśmy zrobili, żeby to ładnie przelatywało. I tu jakieś zrobilibyśmy jeziorko. Albo tu na przykład, o. To by było spoko. Poleciałaby w międzyczasie Tama. No i jakoś byśmy to ładnie ogarnęli. O, nawet tutaj byśmy mogli zrobić to w ten sposób. I tu ładne jeziorko. O ile to działa tak jak myślę. O ile to działa tak jak myślę. No chyba, że nam ta pompa jakoś pomoże, ale wątpię. Ale wątpię. No te bobry naprawdę nie mają nic do jedzenia. Tutaj niby jest zbieracz. Tutaj już zbieracza nie ma. Znaczy tu jest zbieracz, jest zbieracz. Cały czas zbierają chłopaki. To możemy troszeczkę zmniejszyć ilość dragarzy. To nie jest problem. I co? I nie ma! Nadal nie ma. Ja wiem, że to jest bardzo słabo zoptymalizowane, jeżeli chodzi o nasze tutaj zasoby. Właśnie, bo tutaj mam od cholery bezrobotnych. Może stąd się pozbądźmy jeszcze z 6 na przykład, co? Dobra, pozbądźmy się 6. Oni wracają do siebie. Robotnicy są, dobra. Oni teraz będą siać ładnie i będziemy niedługo zbierać. Z tym jedzeniem naprawdę średnia. Ilu mamy bezrobotnych? 9. Chłopaki poszli się napić. To pompownie działają. O, jest tutaj to. Wylewa wodę, ale gdzie ty wylewasz wodę? No właśnie nie rozumiem tego. To po prostu wylewa wodę z tamy? Zużywa wodę. Troszeczkę nie rozumiem, jak to ma działać. Znaczy, to nam wylewa całkowicie wodę? Nie, no to nie działa tak, jak myślałem. Żegnamy pana. To nie działa tak, jak myślałem. Wylewa wodę. No to bardzo wielki mi, kurde, opis. Ale słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wieże irygacyjne i tak dalej, to nie byłoby problemu, jeżeli dalibyśmy sobie na przykład tutaj wieżę irygacyjną w ten sposób. Wejdzie w taki sposób, czy w taki sposób. Dobra, dajmy w taki i tutaj na przykład zbiornik na wodę. Spróbujmy sobie to ogarnąć. Tutaj te budynki mają mieć priorytet maksymalny. Jak te kłody? 8 sztuk, no malutko. Maluteńko.
I wiecie, nawet te zbiorniki, one tutaj nie muszą stać. To naprawdę nie jest jakieś tam super potrzebne. To teoretycznie, kurde, no nie pomyślałem. Znów, jak zwykle. Teoretycznie, jeżeli w taki sposób to stawiamy i na przykład nie chcemy mieć tutaj tego, to możemy sobie dać tą wodę w większym zbiorniku. Na przykład w takim. Dodatkowo wieżę irygacyjną obok. W ten sposób. Inaczej. Najpierw wieżę irygacyjną. To w ogóle możemy sobie zburzyć, bo to się tutaj nie przyda w żaden sposób. Czyli tak, tu będzie wieża irygacyjna. Gdzieś tu. Nie, dobra, dajemy sobie tą wieżę tutaj. Damy sobie tutaj jeszcze dodatkowo zbiornik na wodę. I drugą wieżę irygacyjną. Damy sobie tu. Tu by wypadało zrobić tą wieżę irygacyjną. I w tej chwili robimy sobie konstrukcję typu przejście. I możemy bez problemu sobie zrobić kolejny zbiornik na wodę. Bo tych zbiorników na wodę możemy mieć dużo, dużo więcej. To nie jest jakoś tam, że my musimy mieć tylko tyle i tyle i tyle. I koniec. I nie możemy już więcej. Nie, nic z tych rzeczy. I tak, ja tutaj daję priorytety najwyższe. Na razie tylko na te dwa. I tak jak powiedziałem, zrobimy sobie w tym miejscu. W tym miejscu zrobimy sobie pole wiatrakowe, ale... Kurwa, i znów nie pomyślałem chyba, wiecie? Bo w teorii... Oj, naprawdę, ja jestem czasem głupi. Marnuję tylko i wyłącznie drewno. Marnuję drewno. Bo patrzcie, możemy sobie teoretycznie zrobić tu kolejny domek. W ten sposób. Tu będą do końca te domki. Tu robimy sobie schody. Tu będzie ścieżka. Wszystko ładnie, pięknie. I teraz dodatkowo robimy sobie plantację drewna. Niedojrzałości 9, daje dwie kłody i żywicę sosnową. Tylko 3 w sumie więcej. Już 8, plus syrop klonowy. Więc tak, ja bym sobie ogarnął to. Tylko tak. Jeszcze, zanim my to zrobimy. Chata leśnika plus chata leśników. Czy to działa tak jak myślę? Nie wiem. Robimy sobie to w ten sposób. Czekajcie, bo ja nie wiem czy... Ja się muszę przesunąć w tą stronę. O właśnie. Robimy sobie to w ten sposób. Nawet chaty leśników możemy ze dwie zrobić, to nie jest problem żaden. Tylko gdzie? To jest pytanie za milion punktów. No, poczekajcie chwilę. Jeszcze możemy sobie to ogarnąć. Już zróbmy sobie te domki może do końca, żeby się nie bawić zbytnio. Tu będą kolejne. Tu się już nie zmieszczą. Czyli tak. Tu na tym drzewie będzie ostatni. Na razie zróbmy sobie tą jedną chatę leśnika i tyle. Nie bawmy się w to. Tu priorytet jest jak najniższy. Dopiero jak nie będą mieli co robić z drewnem, to możecie robić kolejne domki.
To mi nie jest na razie jakoś tam super potrzebne. Mówię, zaplanujmy sobie tą metropolię tak, żeby ona była jak najbardziej dostępna dla naszych przyjaciół. I tak, to ma być najwyższy priorytet. I tu możemy sobie w tej chwili już tą brzozę, nie brzozę, sosnę, sadzić. Możemy to nawet zrobić w ten sposób. No tak mniej więcej dotąd. A może być dotąd, nie ma problemu. I teraz tak, wieża irygacyjna. Dałoby się, żeby zrobić ją w tym miejscu, ale oprócz tego stanowisko drwali, musimy ogarnąć mniej więcej tu. Dodatkowo, teraz tą wieżę irygacyjną. Również w ten sam sposób, pyk. Mamy tu już zirygowane wszystko. Dodatkowo woda w tym miejscu. I tak, te trzy budynki mają mieć najwyższy priorytet. Najwyższy. To najniższe w ogóle, to można usunąć chyba nawet. Tutaj jeszcze nic nie dali. To usuńmy. I w tej chwili zrobimy sobie już farmę drzew w tym miejscu. Co tu się dzieje? Brak zajęcia w zasięgu. No to w takim razie, drogi panie, ty sobie już tutaj lecisz w tą stronę. Róbcie to, chłopaki, róbcie. Deski są zrobione pięknie. Tu jest również zrobione. Teraz jeszcze tylko wieża irygacyjna. I będzie git. I akurat będziemy sobie to transportować w te miejsca, by nie robić sobie zbytnio problemu. Robią. Też niby kłody robią. Chata butowniczych tak też nie jest zbyt potrzebna, nie oszukujmy się. Tu też nie ma zajęcia? Nie ma zajęcia. No to, drogi panie, lecisz. Wszystko ładnie już wycięte. No to bez problemu możemy wywalić to. To w sumie też. Tutaj to możemy wykorzenić całkowicie. I to mi też nie będzie potrzebne w żaden sposób. Dobra, już wieża jest irygacyjna. Niestety jedna osoba będzie do tego potrzebna. No i zaczyna nam się zazieleniać. Kochani, zaczyna nam się zazieleniać. Tak, tu zrobimy sobie ten duży zbiorniczek na wodę, to już będzie elegancko. To już będzie elegancko. No rób te, chłopaki, rób te. Wiem, że ty jeszcze nie masz niestety. Nie masz jeszcze zasięgu. No ale to można w tej chwili wystopować, też się nic nie stanie. Zawsze będzie jakiś tam robotnik dodatkowy. Jest tutaj coś takiego jak nadaj priorytet? Chyba nie ma. Chyba nic takiego nie ma. Ta wieża irygacyjna ładnie się tutaj nam sprawdza pod tym względem. I tych stanowisk drwali sobie porobimy kilka, żeby nie było. Ale myślę, że jeżeli chodzi o naszą tutaj taką możliwość ścinania drzew i tak dalej, no to tu jeszcze będzie jeden, czy jedna będzie chatka leśnika, która będzie odpowiadać za tą stronę. I resztą już myślę, że nie musimy się zbytnio zajmować. Tego mówię.
tym aspekcie będę chciał zrobić taki dystrykt tylko i wyłącznie gospodarny, jeżeli chodzi o żywność. A w tym dystrykcie będę chciał zrobić taką masową halę produkcyjną, plus takie główne miasto, które nas tu będzie operować. A się chłopaki leniwią. Czyli tak, ścinamy drzewa w tych miejscach. Można do końca, to nie jest problem. To też wytnijcie. To w ogóle możemy dać już im to ścinanie drzewa, znaczy drzewa, drewna, żeby sobie to poobczyszczać. I ładnie nam tutaj się to wszystko rozporządza. No nie mówcie, że jest... O kurde, jest tu głód, zero, nic, nul. Za to tu jest od cholery. O fuck. No trochę tego jedzenia przez chwilę było, ale naprawdę jest słabo z tym żarciem. Rosło już to, czy nie? Nie ma robotników. Tu też nie ma robotników. O fuck. Nie. Tu są bezrobotni. Oddajmy im jeszcze 4. Tu bezrobotnych nie ma w ogóle. To też dotrzymajmy, żeby nie było. Ej, bo mi... Umiera z głodu. Nie. No. Nie, no dobra, 4 wystarczy, śmiało. Albo i to nie. A to leśnika, a to leśnika. Ten budyneczek sobie możemy wyłączyć na razie, bo nie jest potrzebny. Gospodarstwo, no tutaj musi być jedna osoba. Tak samo tutaj musi być kolejna. 24 godziny na dobę, zapierdzielacie. Żarcie, gdzie jest żarcie? Tutaj jest całkowity głód. Tu jest całkowity głód. O kurde. Ja nie zauważyłem, że one są głodne. Czemu tutaj nie ma żadnych szlaków handlowych, jeżeli chodzi o jedzenie? Czemu tu nie ma żarcia? Jagody 50, marchewka niska 50. Dawać szybko żarło. Co on transportuje? Marchewki, dobra. Już niosą żarcie, spokojnie. Damy radę. O, od razu się pojawiło, wszystko pięknie. Jedzcie, jedzcie, jedzcie. Kochane bobry, jedzcie. Ale ta gierka wciąga. Ale ta gierka wciąga. Bezrobotni, dwaj. Dajcie tu większy priorytet. No, to są nadal bezrobotni. Migruj. Bezrobotni 2, dobra. Znaczy 0, przepraszam. Tutaj są 2 i bezrobotni, ale to już możemy sobie puścić w tej chwili. I tu również osoby będą, więc no problem. Dajemy radę. Tylko tak, tu nie ma prądu. Tu nie ma prądu. Więc połączmy sobie to w sposób dziwny. Aczkolwiek, no jakiś trzeba. Niestety jakiś trzeba. To musimy anulować. Anulujmy to. Anulujmy to.
Tutaj moc dajmy jeszcze, w ogóle tu w sumie takie kwadratki można by było dać, czy kwadratki, co ja gadam, kurde, co ja pieprzę. Te poczwórne. Czemu to się nie zepsuło? I może dajmy im trochę odpocząć, co? 20 godzin. Pracuj to tylko na razie 20 godzin. Tu poczwórne, o właśnie. Tu. Tu. I tu. A to w sumie nie był potrzebny poczwórny. No właśnie, spartoliłeś. I rozpartoliłeś. Aj. Co ja robię? O nie! Ja pierdzielę, czy ja mogę przeczytać grę? Czytaj grę. Autosave. Zapisz grę. Bla 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 bla. Nie, czytaj grę. Czytaj. Zobaczymy, gdzie mieliśmy tego autosave'a, bo ja przypadkowo skasowałem działający wiatrek. A nie chciałbym go kasować. W ogóle ta gra ma bardzo długie loadingi. Mega długie loadingi. Dawać bobry, dawać bobry. Oli moli. O nie, dobra, trudno, za daleko. Za daleko, nie. Ten autosave to był jednak porażka. No trudno, no rozwaliliśmy ten wiatrak, to rozwaliliśmy. No nic na to już nie poradzimy. Nic na to już nie poradzimy. Spokojnie, te czasy loadingów mamy jakoś wynagrodzę, więc się nie martwcie. Nie martwcie się w żaden sposób. W ogóle coś dzisiaj chyba Discorda wywaliło, z tego co widziałem. Dobra. No niestety musimy zacząć jeszcze raz. Wyszło jak wyszło. W ogóle to możemy to zrobić tak i tyle. Bez zabawy. To ma mieć priorytet najwyższy. Jest już jedzenie? 94, jest. A tu jest jedzenie? 48, jest. No te bobry zaraz nie pozdychały ze zmęczenia. Będzie lipa. Ile tu jest dzieci? Dzieci 3. Może zaraz podrastają. Mam taką nadzieję w sumie. Mam taką nadzieję. One to już usuwają, więc git. Czemu wy tego nie robicie? Czy wy nie macie zębatek? Ale jakim cudem? Czy tu zębatki się non-stop produkują? Tu są non-stop zębatki. Tych zębatek jest tylko 5 sztuk. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu żadnego. Nie wiem, czy jednak te farmy też nie powstaną gdzieś tutaj. No, te wieże irygacyjne jakoś tam dają radę w sumie. Nie ma takiej tragedii, jak myślałem. O, ktoś tutaj chyba dorósł. Chyba jeszcze nie jednak. Migracja. Dzieci 3. A, no to tutaj dorósł, biedny. Tutaj wszyscy podrastali. 20, jeszcze 8 desek. 8 cholernych desek. Tutaj i to w takim razie. Albo nie. Bo to jak jest obok siebie, to powinno być normalnie. Czemu tutaj nie ma żadnych już bali drewna? Halo, halo. Czy wy się drwale nie wyrabiacie, naprawdę? Chyba mi się drwale nie wyrabiają. No ale co się dziwić, w sumie robią na dwie wioski, więc... Trochę tego budowania ostatnio było, plus jeszcze tyle tych fabryk. To jednak jest obciążenie dla naszej gospodarki. Na razie możemy przysypować.
Tutaj coś nasze bobry zrobiły. Tu również z tymi dyskami, czy dyskami, jeżeli chodzi o kłody, to też jest taka lipa. Ale jest... Jak nie jest połączony ścieżką? A to nie jest. To się napełnia? Czy to się napełnia? Czy te pompy nie dają rady? Pięć na 300. Ej, czy mi się wydaje, czy one transportują w... O kurde. Ale lipa. One transportują tą wodę. Ja myślałem, że to się magicznie napełnia. A to nie. Dobra, ale niech jeden w razie czego zapierdziela i... I w razie czego napełnia tą wodę do tego zbiornika. Kurde, ja nie wiedziałem o tym. To i tak będzie trzeba zrobić niestety coś z tą wodą. Jeszcze susza. Kurde. Kurde blaszka. Znaczy są te większe pompy? Wylewacze. Mechaniczna pompa wodna. 33. Właśnie, ale szkoda, że tutaj nie ma żadnych rur ani nic z tych rzeczy. To jest głupie. To jest mega głupie. No to może być ciężko z tą irygacją, powiem wam osobiście. Może być ciężko z tą irygacją. Nie pomyślałem, że tak to działa. Nie pomyślałem, że to tak działa. Jak z jedzonkiem stoimy? Zero. Znów zero. Postęp wzrostu 30%. I co? Może byśmy sobie zasadzili troszeczkę jeszcze więcej? O kurde, 33 minuty odcinka prawie. No dobra, to będziecie mieć chwilę więcej. Zasadźmy sobie więcej może tego. Niech te jagody tutaj będą. Po prostu niech tutaj będą jagody. 7 bezrobotnych? What? No gdzie? Tak to być nie będzie. Halo, przyjaciele drodzy. Czemu to jest jeszcze nieskończone? Dwie deski. Jedna kłoda. I zero drewna. I zero drewna. Świetnie. Nie może być tak. No halo. No mówię, jeżeli chodzi o opisy, jeżeli tutaj jakiekolwiek w ogóle są, zacznijmy od tego, no to są tragiczne. Język polski myślę, że jest tragiczny, chyba że w angielskim jest to samo, to już w ogóle lipa. To już w ogóle lipa. Trochę sobie mogłem życie pokomplikować, robiąc to wszystko, wiecie? Może ta irygacja wcale nie była tak potrzebna. Po prostu mogliśmy zrobić tu jakiś dystrykt leśniczy i tyle. Bo miejsce teoretycznie jest, nawet tutaj, wokół rzeki. Trzeba byłoby tylko zrobić jeszcze tamę w tym miejscu, żeby to się nie rozwalało wszystko i tyle. Bo to tak było, trzeba tutaj wejść, tutaj zejść i dopiero tu zrobić tamę. O! Może jednak to było głupie. Może jednak to było głupie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Są kasztanowce w ogóle. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zapraszam was na stronę spookyshero.pl, gdzie możecie zobaczyć harmonogram na następny tydzień. A tak czy inaczej, trzymajcie się. Hej, hej!